podjazd w Korczynie wyścigowy, po suchym, drugi podjazd wyścigowy po mokrym. Odpowiadało ci to wczoraj? Tak, odpowiadało mi. Prawdę mówiąc, liczyłem na dwa podjazdy po mokrym, bo to była moja jedyna szansa, żeby namieszać chłopakom Karolowi i Szymonowi w wynikach, bo na suchym nie jestem w stanie, są tutaj lokalnymi matadorami, nie jestem w stanie tutaj z nimi wygrać, a na mokrym udało mi się zrobić czasy bardzo zbliżone do nich, tam o pół sekundy gorszy. Można jeszcze trochę szybciej pojechać. No więc wczoraj już straciłem szansę, żeby być wyżej niż na trzecim miejscu w klasyfikacji sezonu. A co musi być, żebyś był pewien tego trzeciego miejsca w klasyfikacji sezonu, jeśli chodzi o dzisiejsze wyścigi? Myślę, że to już jest pewne miejsce, mam taką przewagę punktową, że nikt mi nie zagraża. Czyli drugi dzień w Korczynie to czysta przyjemność i zabawa? No, mam nadzieję, że będzie sucho, bo chciałbym ustanowić jakiś fajny czas na sucho. Dziękuję. Sezon myślę, że ułożył się bardzo dobrze. Bardzo ciężko było mi dotrzymać tempa Karolowi i Szymonowi, którzy są bardzo szybcy. Szymon jeździ od lat, Karol też ma trochę doświadczenia. Mimo wszystko plasowałem się zwykle na trzecim miejscu. To jest zadowalającym miejscem dla mnie jak na pierwszy sezon. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, jeżeli wszyscy będziemy jeździć dalej w górach, to będę jednak podgryzał chłopaków, a mam nadzieję, że będę szybszy. Jestem bardzo zadowolony z samochodu, podczas gdy przeciwnikom bardzo często psuły się samochody, to jednak mój samochód był przez chłopaków z Zysiek Performance przygotowany bardzo dobrze. Żadnych awarii najmniejszych przez cały sezon. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Korczyna dzisiaj szybciej niż w zeszłym roku, bo to jest jedyny wyścig, jaki jechałem w zeszłym roku. I też oczywiście trzecie miejsce standardowo za chłopakami. Też z tego jestem zadowolony, chociaż liczyłem cicho, że zrobię lepszy czas, zejdę do 2.05. To się nie udało, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z pierwszego sezonu.